Cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać o MVP dla projektów komercyjnych. Może najpierw określę, co znaczą projekty komercyjne. Chodzi tutaj o projekty, które zarabiają na siebie od razu, od pierwszego dnia istnienia, czyli nie projekty darmowe, które dopiero chcemy przetestować na rynku, a takie, które mogą od pierwszego dnia, kiedy je wypuścimy do sieci, zarabiać, jeżeli oczywiście poświęcimy odpowiednio dużo pieniędzy na marketing. Kilka słów po mnie to już zostało powiedziane. Zacznę może od wyjaśnienia, czym jest MVP. Jest to skrót od angielskiego Minimum Viable Product, czyli na polski najłatwiej jest to przetłumaczyć sobie jako minimalnie wartościowy produkt, który może istnieć na rynku. I teraz czym jest produkt? Jest to usługa, którą chcemy oferować naszym klientom, naszym użytkownikom naszego portalu, naszej strony internetowej. Może być to dowolna rzecz, tak naprawdę, co tylko sobie zażyczymy. No i MVP pozwala nam sprawdzić, czy ta nasza usługa tak naprawdę ma rację bytu na rynku. MVP nie jest wybajeżone, tak sobie też można to określić. Nie posiada wszystkich funkcji. Jak do nas przychodzi klient, zazwyczaj w specyfikacji mamy milion rzeczy, które by chciał. Natomiast jego budżet pozwala tylko na kilka rzeczy, na realizację kilku rzeczy. I tak naprawdę często musimy to okrajać do kluczowych wartości, żeby projekt mógł być reprezentatywny na rynku, żeby mógł zaistnieć, żeby można było sprawdzić, czy jest na niego popyt, czy użytkownicy chcą z niego korzystać. To takie oprogramowanie właśnie okrojone nazywamy MVP. MVP powinno być zbudowane według pewnych kilku schematów. Tutaj mamy prezentację tego, jak przychodzi nas klient, czego oczekuje, a tak naprawdę na co pozwala jego budżet zazwyczaj. Jest to pączek po prostu. Spełnia rolę pączka, ale nie jest wybajeżony dopiero w kolejnych iteracjach. Tak naprawdę jak już lepiej poznamy to, czego użytkownicy oczekują, końcowi użytkownicy, możemy dodać pewne funkcjonalności do naszego oprogramowania. Jak ktoś nie lubi pączków, to jest inny przykład jeszcze o hamburgerach. McDonald's sprzedaje MVP i ma się świetnie. Moja teoria była taka, że burger po prostu jest to bułka z kotletem, chociaż wczoraj byłem na burgerze wegańskim i to legło, także jak widać burger nawet nie musi mieć kotleta, żeby być nazywanym burgerem. No ale jest to idealny przykład tego, co można sprzedać, a czym produkt końcowy mógłby być tak naprawdę. I teraz czemu WordPress i czemu WordPress nadaje się do stworzenia MVP? Ponieważ mamy bardzo dużo funkcji, bardzo dużo elementów już gotowych, nie musimy ich produkować. Wiadomo, mamy pewne ograniczenia odnośnie WordPressa, o których też powiem później, ale sam WordPress powiązany z różnymi wtyczkami, o których też będę opowiadał, najczęściej z WooCommerce'em, pozwala właśnie w bardzo szybkim tempie, nieporównywalnym tempie do innych frameworków, wypuścić oprogramowanie, które już jest zdolne istnieć, zdolne zarabiać na siebie. Jesteśmy w stanie badać rynek, czy na nasze usługi faktycznie są klienci, czy może trzeba przemyśleć ideę od nowa całkowicie. WordPress posiada też swoje API i często wykorzystujemy to API jako... Ciężko to określić MVP, bo jest to gotowy produkt tak jakby już, ale budujemy na podstawie tej API na przykład pierwszą aplikację mobilną dla klientów. Klient tutaj zaoszczędza też dziesiątki, setki godzin na budowaniu API o inne rozwiązania, takie jak Laravel. No i otrzymuje też możliwość na przykład edycji tych treści o wiele lepszej, o wiele bardziej user-friendly niż mógłby otrzymać w innych frameworkach, które nie posiadają CMS-ów. To jest ogromny plus tego, dlaczego to tak działa. Przy budowaniu MVP powinniśmy zachować równowagę pomiędzy funkcją i formą.
Funkcja jest to to, co dostarcza użytkownikom, co dostarczamy użytkownikom. Jest to ta wartość. Tutaj wartość jest napisana z dużej litery. Jest to to, za co użytkownik jest zdolny zapłacić, za co, czego on oczekuje od naszej, powiedzmy, witryny naszego portalu, naszej usługi. Jest to to czego potrzebuje. Funkcja powinna to zapewniać. Budując MVP, powinniśmy szczególną uwagę poświęcić, żeby nie skupiać się jedynie na zapewnieniu funkcji, ale też ubrać tą funkcję, ubrać ją w formę. No i forma jest to, tak dla deweloperów można powiedzieć, frontend. Jest to sposób, w jaki dostarczamy tą funkcję użytkownikom. Forma ma za zadanie uwypuklić tą funkcję, to co chcemy sprzedać użytkownikowi, a bardzo rzadko jest jako takim produktem sama w sobie. Tylko dzięki formie tak naprawdę funkcja może zaistnieć, no bo jeżeli oddamy w ogóle nieostylowany sklep, choćby na WooCommerce czy na Bootstrapie, no to on będzie słabo sprzedawał. Jeżeli ubierzemy to w jakąś fajną formę, ta sprzedaż, konwersja będzie na pewno lepsza. Ale w drugą stronę też to działa, bo jeżeli stworzymy super produkt, super frontend, który będzie miał kulawą ścieżkę zakupu na przykład, nie będzie ona taka płynna, będzie rozciągnięta, użytkownik się pogubi, to ten sklep też nie będzie sprzedawał. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie, żeby osiągnąć równowagę pomiędzy funkcją a formą. Tutaj na tym diagramiku widzimy, że nie możemy pokryć jedynie ani góry, ani dołu. Ani nie możemy zapewnić ani formy, ani funkcji. Musimy raczej wyciąć kawałek, krawędź, obojętnie dużą, ale zapewniającą tą spójność i zapewniającą możliwość istnienia naszego produktu zdrowo na rynku. Tak, no to ta równowaga jest najważniejsza w tym, bo tak jak wspominałem, no jedno nie może istnieć bez drugiego. I tutaj widzimy też taki przykład. Dwa pierwsze projekty tak jakby są oznaczone jako nieprawidłowe, czyli jak nie budować produktu, minimalnej wersji produktu MVP, ale to też zależy, jaki problem chcemy rozwiązać, jaką wartość chcemy dostarczyć użytkownikowi, bo jeżeli chcemy dostarczyć użytkownikowi możliwość przemieszczania się, to to drugie rozwiązanie również jest dla niego poprawne i będzie z niego korzystał. Natomiast jeżeli będziemy chcieli, żeby ten użytkownik przemieszczał się na przykład do teatru w deszcz, no to drugie rozwiązanie faktycznie nie będzie dla niego dobre. Więc trzeba tutaj odpowiednio dobrać tą równowagę, tą strukturę i proporcje funkcji do formy dokładnie do tego, czego oczekuje nasz użytkownik. W firmie zajmujemy się tworzeniem trochę bardziej rozbudowanych systemów. Wykorzystujemy WordPressa i WooCommerce'a najczęściej. No, głównie dlatego, że oczekiwania klientów nie zawsze są jasne. Dzięki temu możemy przenosić też pewne funkcjonalności. Używając pluginów mamy je opakowane, takie moduliki, możemy je sobie łączyć dowolnie. No i możemy też pracować na przykład równolegle nad dwoma szablonami, które pokryją nam formę dla klienta. Też fajne w WordPressie jest to, że mamy bardzo rozbudowany panel administratora i to jest ogromna zaleta oczywiście, ale zdarzają się też klienci, którzy się gubią w tym panelu administratora. On posiada dla nich za dużo funkcji i musimy je sztucznie ograniczać. Tak. Tak jak wspomniałem, najczęściej budujemy te oprogramowanie w oparciu o WooCommerce'a i
Nie warto tutaj traktować WooCommerce'a jako wtyczki tworzącej sklep, bo on daje możliwość tak naprawdę do sprzedaży czegokolwiek, do pobrania opłaty. Możemy ją traktować bardziej, tą wtyczkę, jako możliwość pobierania opłaty za daną wartość, którą dajemy użytkownikom. Dzięki innym dodatkom, które możemy sobie doinstalować do WooCommerce'a, możemy pobierać na przykład cyklicznie tą opłatę, możemy ją pobierać jako abonament, możemy utworzyć taką bramkę, że tylko zapłaceni użytkownicy mogą korzystać z naszego oprogramowania. I to jest główna przyczyna tego, że właśnie używamy WooCommerce'a do proponowania klientom MVP w takiej formie. No, nie muszę mówić, że implementacja płatności w innych frameworkach zajmie tutaj dużo więcej czasu i będziemy musieli poświęcić również dużo więcej czasu na stworzenie ścieżki zakupu danej usługi. No tutaj mamy to praktycznie od strzała, w kilku chwilach możemy osiągnąć to. Oczywiście pracujemy nad frontendem, nad formą, w jakiej to jest przekazywane, ale no jest to nieporównywalne do tego, ile by to mogło trwać, robiąc to od zera. Tutaj jest to gotowe i działa bardzo fajnie. Możemy obsłużyć wielu użytkowników z różnych krajów. Nieważne, czy klient pochodzi z Indii, czy pochodzi z Norwegii, czy ze Stanów Zjednoczonych. Zapewne jest bramka, która obsługuje płatności w jego kraju, więc to też jest ogromny plus. Wystarczy ją zainstalować i produkt jest tak naprawdę gotowy. Tak, jakie pluginy możemy sobie wykorzystać? No to wspomniany już dużo razy WooCommerce. Taką też najbardziej popularną w tym, co ja robię, jest WooCommerce Memberships. Dzięki niemu możemy stworzyć płatności abonamentowe dla użytkowników. Za choćby rejestrację użytkownika będzie musiał zapłacić, wykupić dany abonament. I ta wtyczka idealnie współpracuje z WooCommerce Subscription, który pozwala pobierać cykliczne opłaty. Czyli klient przy rejestracji, przy zakupie pierwszego abonamentu podaje swoje dane do karty kredytowej. Te dane oczywiście nie są przechowywane u nas, tylko w bramce, która na to pozwala. Tych bramek jest w tej chwili około chyba 14. I możemy co miesiąc, czy o ustalony tam interwał czasowy, pobierać z konta tego użytkownika pieniądze za naszą usługę, za korzystanie z czegokolwiek, co mu oferujemy. No, to jest taka prosta droga do zrobienia swojego Netflixa, bo wystarczy, że mamy parę filmów i już możemy za nie pobierać opłatę. Bardzo często wykorzystywanym pluginem jest też Sensei. I pozwala on na tworzenie różnego rodzaju szkół, e-szkół, platform kursowych, e-learningowych. Ten plugin oczywiście super współpracuje z opisanymi powyżej pluginami, czyli z tymi do pobierania płatności cyklicznych i w ogóle płatności za rejestrację. Kilka takich projektów zrobiliśmy i naprawdę, naprawdę bardzo fajnie się z tymi pluginami pracuje. Generalnie jakie mamy zalety tworzenia MVP opartego o technologie WordPressowe? Przede wszystkim szybkość. No tak jak wspominałem już, różnice są nieporównywalne pomiędzy kwotami, pomiędzy wycenami, jakie możemy zaoferować klientowi choćby na Laravelze, a tym, co może osiągnąć na WordPressie, jeżeli chce szybko i w miarę tanio szybko sprawdzić, czy jego produkt zaistnieje na rynku, czy ma szansę się powieść. No, zalet WordPressa nie muszę nikomu tłumaczyć, tutaj są wypisane takie niektóre. Klient do nas przychodząc też zawsze może sobie zmienić szablon, jeżeli ten, który mu stworzymy, nie będzie mu odpowiadał. Ja oczywiście tutaj nie mówię o stronach wizytówkach, tylko bardziej zaawansowanych systemach oferujących różne usługi. Na końcu mamy parę case studies, omówimy sobie to. Pokażę przykłady, jakie platformy realizowaliśmy w firmie i jak się powiodły. I jakie są wady takiego rozwiązania? Bo są wady. To, co mnie najbardziej dotyczy, to przy rozmowach z klientami bardzo ciężko ich jest przekonać do takiego
rozwiązania z powodu kiepskiej renomy wydajności. Tak po prostu jak ktoś słyszy WordPress, myśli blog. To chyba nie do mojego projektu, bo to jest duża rzecz, wielki startup. No, budżet na ten wielki startup co prawda tego nie reprezentuje, ale... wiadomo, w perspektywie czasu ta nasza wydajność faktycznie spadnie. Jeżeli projekt będzie miał powodzenie, będziemy musieli albo poświęcić czas na refaktoryzację tego serwisu i faktycznie przenieść się na bardziej skalowalne rozwiązania, no albo nieskończenie rozwijać zasoby serwerowe i spróbować optymalizować to, co mamy do tej pory. Ale no, wydaje się, że rozsądniejsze jest mimo wszystko przepisanie systemu od nowa. Natomiast jeżeli on osiągnie taki ruch, żeby trzeba było to zrobić, no to te fundusze same powinny do nas spływać, żeby móc to zrobić. Tak, koszty pomiędzy stworzeniem czegokolwiek w innym frameworku, a na WordPressie i wypuszczenie tego na rynek są no, nieporównywalne. Są to czasem dziesięciokrotnie większe wyceny w porównaniu na przykład do Symfony czy do Laravela. Tutaj jest podany prosty sklep na Magento. Przychodzący klient prosi o sklep. Tak po prostu od zera, od mockupów, od designów. No i chciałby Magento. No to wychodzi naprawdę ogromna kwota, ogromny czas dla niego. A klient tak naprawdę nie wie, czy jego produkt, czy jego usługa będzie się sprzedawała, bo no, nie sprzedawał, jest to coś nowego na rynku. I no, na WordPressie, na WooCommerce oczywiście zajmie to, jest to rząd wielkości mniej. Oczywiście nie będzie to tak wydajne rozwiązanie jak na Magento, ale no, skoro jest to nowa usługa, on nie może spodziewać się jakiegoś wielkiego ruchu, bo zapewne nie ma ogromnych funduszy, milionów na marketing. Takim tutaj drugim przykładem jest porównywarka cen, coś jak Ceneo. Z tym, że produkty nie były tam zaciągane przez API, a jedynie dodawane ręcznie przez naszego klienta, czyli tego administratora systemu. Tak, ta porównywarka była też tworzona od zera, design był tworzony od zera. Mieliśmy to oprzeć o jakiś gotowy szablon, ale klient zdecydował się mimo wszystko, żeby to zrobić dedykowane dla niego. To ten importer tych takich, klient chciał importować do systemu produkty w formie plików XLS-a i CSV. I to był tak naprawdę największa customowa robota, żeby dopasować te atrybuty z jego XLS-ów do atrybutów WooCommerce'owych i móc potem zarządzać tym w formie drag and drop, żeby tworzyć tabelki do porównywania. Zajęło nam to około 300 godzin i działa. Tutaj w tych wszystkich projektach nie będę mógł podać niestety adresów, bo wiążą nas umowy, ale przykłady są realne. Koledzy pracujący w Symfonii w firmie, robiąc tą wycenę, podali około trzykrotność mojej wyceny, naszych wycen. No i tam oczywiście były zastrzeżenia, że panel administratora, że zarządzanie tą treścią nie będzie takie fajne, jak jest w WordPressie. Tam treść była tworzona też za pomocą page builderów. Tak, tutaj jest dalsze szczegóły tej porównywarki. Dodatkowymi customowymi rzeczami, które klient chciał, były języki. No i języki też można w bardzo prosty sposób obsłużyć za pomocą wtyczek płatnych czy darmowych i no, działa to bardzo dobrze też praktycznie od instalacji. Nie ma czym tutaj się za bardzo stresować. Bardzo fajną rzeczą, którą tutaj zrobiliśmy, bo klient oczywiście zakłada dalszy rozwój tego oprogramowania, jest napisanie tego modułu importera jako osobnego moduliku, ale już na poziomie PHP, jako takiego modułu z kompozera, który operuje na pewnym modelu i ten model może być tak naprawdę
każdym frameworku dostarczony. To uzyskujemy tutaj niezależność od WordPressa, bo będzie to działało po drobnych poprawkach oczywiście, bo po jakiejś tam nakładce napisanej do tego, będzie działało też na innych systemach i będzie można w przyszłości, chcąc, myśląc o jakiejś większej ekspansji, przenieść to i jest to oprogramowanie, które klient posiada i może w przyszłości również wykorzystywać. Tak, kolejnym takim fajnym przykładem była strona ogłoszeń motoryzacyjnych. Był to projekt dla klientów ze Stanów Zjednoczonych. Klient posiadał sieć komisów rozproszonych po kilku stanach. Chciał mieć jedno miejsce, w którym będzie dodawał ze wszystkich tych komisów swoje ogłoszenia. Zrobiliśmy ten portal ogłoszeń również na WooCommerce, bo jak się później okazało, przy dalszych rozmowach z klientem, chciał on również, żeby można było to zamawiać do siebie. I tutaj wyzwaniem było wieloetapowe zamawianie tego, bo potrzebował ten nasz klient zebrać bardzo dużo danych od klientów końcowych, którzy kupują te pojazdy od niego. Były to dane rzędu, znaczy pokroju choćby, czy chcą dodatkowe ubezpieczenie, czy chcą, żeby im przywieźć ten motocykl czy samochód do sprzedaży, po sprzedaży. I też z tego, co pamiętam, była tam tworzona kreator już gotowej umowy czekającej na podpis. Działało to super. Po jakimś czasie klient przyszedł do nas, że on chciałby zrobić to również w drugą stronę, że od kiedy udało mu się zaistnieć w internecie w ten sposób, dostaje też dużo zgłoszeń, że ludzie chcieliby sprzedać swoje pojazdy. No i tutaj też zrobiliśmy mu to w formie takiego kreatora kilkustopniowego. Ludzie mogli dodawać swoje zdjęcia pojazdów, opisy. I po weryfikacji, po zatwierdzeniu tego, klient mógł jednym kliknięciem zmienić to z tego zgłoszenia, po tym jak już otrzymał ten pojazd, na ofertę, która widniała. I no, tak naprawdę koszt tego to było około 100 godzin, około 120 może z jakimś supportem, czyli naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Z tego co pamiętam, tutaj korzystaliśmy z jakiegoś gotowego szablonu, ale nie przeszkadzało to klientowi. I projekt funkcjonuje i ma się dobrze. Tych pojazdów przybywa, jest ich coraz więcej. Więc fajnie widzieć, że udało się na WooCommerce, na WordPressie coś takiego stworzyć i faktycznie to działa. Kolejnym projektem takim bardziej zaawansowanym tutaj był taki portal pokroju Ubera, czyli mieliśmy dwa typy użytkowników. Jedni mogli rejestrować się i oferować swoje usługi, a inni mogli rejestrować się i zamawiać te usługi do siebie. Chodziło o takie drobne, domowe usługi czy przydomowe usługi. I tak, to jest główne założenie tego systemu. Jedynym takim najbardziej zawiłym elementem, który tutaj był system prowizji, które były naliczane tym wykonawcom tych usług. No, WooCommerce pozwala na przyjęcie pieniędzy, ale tak naprawdę z wypłatą już jest gorzej. Nie mamy wbudowanych możliwości, wbudowanych funkcji do wypłat. I to było taka najbardziej customowa robota, która tutaj w jakiś sposób zapadła mi w pamięć. Projekt był testowany, zakładane było jego uruchomienie w jednym z niemieckich miast. Wszystko działało, było tak jak mówię przetestowane, były też testy obciążeniowe robione i projekt się nie powiódł z tego powodu, że klient nie miał odpowiedniego zaplecza ludzkiego. Nie był gotowy na udźwignięcie całej papierologii, tak się wyrażę.
Więc no tutaj MVP sprawdziło się idealnie, bo wypuściliśmy tak naprawdę okrojoną wersję, bez wszystkich bajerów, stworzoną mniejszymi nakładami pieniędzy, czasu, żeby przetestować, czy będzie popyt na to. Był popyt, ale nasz klient po prostu sobie z tym nie poradził. Bardzo często tworzymy mniejsze czy większe sklepy. Najczęściej tworzymy większe, ale no również zdarzają się ludzie, którzy do nas przychodzą i chcą bardzo duży sklep z różnymi ciekawymi funkcjami, ale no po prostu nie mają na to budżetu. Proponujemy im wtedy, żeby może jednak odstąpili od tych większych rozwiązań, bardziej skalowalnych na rzecz właśnie e-commerce'a. No i często udaje nam się go przekonać klientów. No, no nie jest to regułą, ale warto myśleć o tym, dostosowywać te usługi, dostosowywać rozwiązania w danym momencie do danych potrzeb. Jeżeli ktoś chce otworzyć mały sklep, ma małą manufakturę mydła w garażu, no niepotrzebne mu są rozwiązania oparte na Magento, bo no, po prostu nie wykorzysta tego, tylko no, utopi pieniądze. Więc no, na początek przyda mu się sklep po prostu na e-commerce. I no, ciężko określać to jako MVP, bo tutaj ten sklep będzie pokrywał w zasadzie większość funkcji, które większość specyfikacji, która z którą przychodzi do nas klient, więc no, nawet ciężko to określić MVP, ale mając w planach większy rozwój tego naszego serwisu, tej naszej firmy, może to zostać w ten sposób właśnie określone jako dopiero początek, jako minimalna wersja tego, co chcemy mieć na końcu. Kolejnym takim przykładem jest platforma kursowa dla sportowców. No, pomysł taki odjechany trochę. Polegało to na tym, że przychodzili użytkownicy na stronę, rejestrowali się, zakupywali wybraną ofertę abonamentową na miesiąc. Dostawali ilość na dany miesiąc punktów. I dzięki tym, te punkty były dalszą tak jakby walutą, dzięki której mogli sobie kupować wybrane kursy, wybrane lekcje w tym systemie. Tutaj największą przeróbką taką, którą dokonywaliśmy, było odróżnienie tych sprzedaży za faktyczne pieniądze od sprzedaży za punkty. Wiązało się to z tworzeniem dwóch takich jakby osobnych produktów w e-commerce, ale no, udało się i działało to bardzo fajnie. Do tej części kursowej użyliśmy Sensei, już wspomnianego pluginu. Ten plugin styluje się od strony backendowej tak czysto, od strony PHP-owej, bardzo podobnie do e-commerce'a. I idzie to też osiągnąć bardzo fajne rezultaty w bardzo szybkim czasie. Projekt zajął niewiele. Był gotowy, działał. Klient wypuścił produkt na rynek, ale nie znalazł na niego chętnych. Miał kilka webinarów, kilka kursów pokazujących, jak uprawiać dany sport na przykład. No natomiast no, nie znalazł na to chętnych. I tutaj też MVP obroniło się tym, że utopił w to dużo mniej pieniędzy, jeżeli chciałby to rozwiązywać na innych platformach w inny sposób technologiczny. Tak, wspominane przeze mnie wcześniej API od WordPressa. Mieliśmy taki przypadek w firmie, że przyszedł do nas klient, że on by chciał zrobić wielką aplikację mobilną, która będzie oferowała w perspektywie czasu dużo funkcji, ale na początek miałby to być taka forma newslettera, która będzie publikować posty, które będzie dodawał po prostu on jako szef czy ktokolwiek. Dla użytkowników też rozproszonych po Stanach Zjednoczonych, dla jego pracowników rozproszonych po Stanach Zjednoczonych.
I aby osiągnąć szybkość tutaj, też oparliśmy w początkowej fazie budowania tej aplikacji mobilnej, oparliśmy API o WordPressa. No, pozwoliło to, dostaliśmy to od praktycznie kliknięć kilku od instalacji. Tutaj nie było w czym grzebać. Dostosowaliśmy aplikację mobilną i projekt działał, no ale niestety po jakimś czasie został porzucony przez tego naszego klienta. Jak się okazało, nie za bardzo posiadał, nie za bardzo ci pracownicy jego chcieli korzystać z tego i no, uznał, że dalsze rozwijanie tego tak naprawdę nie ma sensu, bo, no, bo nikt z tego nie chce korzystać. No, tak, omówiłem tutaj większość niepowodzeń tak naprawdę WordPressa i WooCommerce'a, ponieważ takie przykłady są ciekawsze. Jeżeli coś wychodzi, no to jest po prostu dobrze zrobionym projektem i nie daje takiego jakby feedbacku, po prostu produkt sprawdził się na rynku, jest dalej rozwijany. Jeżeli coś tutaj wychodzi nie tak, no to można z tego wyciągnąć jakieś fajny feedback. I mimo wszystko, tak obserwując naszych klientów i w ogóle też również moich klientów, najczęściej porażki wynikają z tego, że projekt nie ma odbicia w faktycznych potrzebach ludzi, że ta wartość, którą on reprezentuje, nie jest tym, czego by oczekiwali jego końcowi użytkownicy od tego, co tu jest w stanie zaoferować. Chodzi o tą właśnie wartość pisaną z dużej litery. Tu jest akurat z małej. I no, czy warto próbować? No, według mnie warto próbować, bo jeżeli chcemy coś przetestować tutaj dzięki WooCommerce'owi, dzięki WordPressowi, możemy to wypróbować wiele, wiele szybciej niż budować mega skomplikowane rozwiązania oparte o skalowalne w perspektywie czasu rozwiązania. Tak, z mojej strony to wszystko. Dziękuję.